Mariusz Olkiewicz, IndyCage.pl. Znajdujemy się w warszawskim centrum atletyki, a jest z nami Aleksandra Rola, która swoją kolejną walkę stoczy na gali KSW 50 14 września w Londynie. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Zacznę od klubu, bo o tym jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać, czyli zmiana klubu. Czym podyktowana? I bo no, opcji jest wiele w Warszawie, a dlaczego akurat spadło na WCA? Zgadza się, no zmiana klubu, ja wcześniej trenowałam w LFC, ale tam ekipa ta zawodowa troszkę się posypała, tam Sylwek i Mateusz, którzy jeszcze tam zostali, walczą dalej zawodowo, się rozwijają, właśnie też przyszli do WCA. No dlaczego WCA gdzieś tam, faktycznie Warszawa jest duża, ale jest też specyficzna pod tym kątem, jeżeli chodzi o kluby MMA, jest dużo klubów, które oferują takie treningi bardziej komercyjne, gdzie są grupy amatorskie i tych treningów jest, nie wiem, 3-4 razy w tygodniu. Natomiast no, tutaj już chciałam się skupić stricte na tym MMA, także tutaj treningi mamy codziennie, mamy grupę zawodniczą, przy której ja przynajmniej idę cały czas w górę. No i z tego względu, tak. Tutaj wydawało mi się, że WCA jest takim jedynym rozsądnym kierunkiem w Warszawie. No tak, no bo o Łodzi myśleć nie możesz za bardzo, bo więc z otwartymi ramionami mogliby cię tam nie przyjąć. A jak tutaj wygląda sprawa z dziewczynami? Jak dużo dziewczyn jest, z którymi możesz sparować, trenować w ogóle? Mam Oliwię Załuską, tutaj tam 3 czy 4 kategorie różnice, ale no jakby nie jest to jakimś tam dużym przeciwwskazaniem. Lepsza jest dziewczyna, która więcej waży niż chłopak, tak? Druga sprawa jest Kasia Borowska, też tam dosyć regularnie przyjeżdża. Po drugie, akurat WCA jest też to fajne, że tutaj wiele ekip przyjeżdża na te środowe otwarte sparingi i na przykład ostatnio wpadała taka Wiktoria Czyżewska, dziewczyna 15 lat. Justyna Chaba chyba też była. Tak, Justyna tam przed walką też się pojawiła i też na pewno będzie wpadać. No. Także jeżeli chodzi o sparing partnerki, tak pod sparingi, no to też tutaj fajnie, bo te dziewczyny, jak gdzieś tam przyjeżdżają ekipy chłopaków, no to też zawsze jakieś tam dziewczyny mogą się zabrać. No dobrze, w takim razie przejdźmy też od razu do kontuzji, do wyleczonej kontuzji, do tego urazu, no bo tak naprawdę było groźnie, a jest mniej groźnie niż się wydawało, no ale trzeba było walkę odwołać, więc chciałbym zobaczyć, jaki jest aktualny status, no bo śledzę media społecznościowe, wszystkie twoje również i wiem, że no twój lekarz jakby przybił już oficjalnie, że ma najmniejszych przeciwwskazań do tego, aby stoczyć kolejny pojedynek. Jasne, no ja tutaj już nie chciałabym się wypowiadać na temat tej poprzedniej kontuzji, sprawa jest zakończona, wszystko jest okej. Nie ma przeciwwskazań do stoczenia kolejnej walki, także tyle. Kiedy wiedziałaś, że to będzie KSW 50? No zacznę może od tego, że totalnie się nie spodziewałam, że akurat ja pojawię się na tej karcie. No to było tak, że zdawałam sobie sprawę, że Karolina mocno tam zabiega o tamtą walkę, ale też nie chciała walczyć ze mną, tylko wybrała sobie jakąś tam inną, upatrzyła sobie inną zawodniczkę miejscową. Z tym, że jakoś w lipcu zadzwonił do mnie właśnie menadżer Paweł Kowalik i powiedział, że jest takie prawdopodobieństwo, żebym miała to na uwadze, że mogę się pojawić na tej karcie właśnie w zestawieniu z Karoliną, bo ona na 90% tam zawalczy. Tylko właśnie w ciągu tam kilku dni miała się rozwiązać kwestia doboru rywalki. Mieli tam oni tam z Karoliną, z jej teamem rozmawiać na ten temat. No i chyba tam KSW powiedziało, że jeżeli ta jej zawodniczka, którą sobie ona upatrzyła, nie będzie jakimś interesującym, fajną osobą, no to nie, to będzie musiała walczyć. No i tak minął tydzień, drugi, trzeci, nie było żadnej informacji, już myślałam, że jest po jabłkach tak naprawdę. No i jakoś tak 8 tygodni przed galą padła już oficjalna informacja, że Karolina Owczarz, 57 kg, Londyn. No dobrze, w takim razie, czyli tak, Na początku chciała walki Karolina z tobą, po czym jakby przy okazji Londynu myślała o innej rywalce, czy ty wtedy już byłaś gotowa, czy wiedzieli, że ty możesz wziąć walkę z Karoliną, czy taki pomysł w ogóle gdzieś był po drodze, czy Karolina najpierw wypadła, a potem dopiero ty wskoczyłaś, jak to było chronologicznie ułożone? To znaczy najpierw Karolina chyba została dopisana na tą kartę londyńską.
później ja zostałam dodana jako jej rywalka. Tydzień później Karolina wypadła, więc rozpoczęły się poszukiwania rywalki dla mnie. Czyli była szansa na wasze starcie na tej gali ponownie i ponownie do niego nie doszło. Zgadza się. Tylko zakulisowo. No dobrze, to fajnie, to chociaż to tyle wiemy, to do trzech razy sztukaj, miejmy nadzieję. Więc od kiedy szukano dla ciebie rywalki? Od momentu od razu wypadnięcia Karoliny? No tak, Karolina wypadła chyba 7 tygodni przed galą i od razu rozpoczęły się poszukiwania. Od kiedy wiesz, że to będzie Katrin? Oj, teraz mamy 2 tygodnie, zostały chyba od 2 tygodni. Bodajże tam jeszcze był błąd, jeżeli chodzi o zawodniczki. Dużo zawodniczek ma już tam jakieś te walki zaplanowane. KSW chciało, były takie plany przynajmniej, żeby właśnie jakąś miejscową zawodniczkę zakontraktować, natomiast nie było też żadnej odpowiedniej. No i co? Gdzieś tam się pojawiła Czeszka na horyzoncie, czarny pas BJJ, tą walkę wzięliśmy. Parę dni później jednak przyszła informacja, że to już temat nieaktualny i później od razu właśnie padł temat tej Katrin Costigan. Gdzieś tam okazało się, że ona właśnie się szykuje gdzieś do powrotu, tam od dłuższego czasu wrzucała posty i tagując tam różne federacje, różne organizacje, że jest chętna na walkę, więc jakby też no, dużo walk chyba w swojej karierze stoczyła na Cage Warriors, więc KSW uznało, że jest odpowiednią zawodniczką, taką przynajmniej, która już w Anglii jest dobrze znana. No prześledziłem wczoraj tę twoją przyszłą rywalkę. To jest kilka faktów, których jednak nie możemy zapomnieć, bo masz rekord 6-2 i 40 lat i 2,5-letnią przerwę. I rywalki, z którymi przegrywała, mają rekord 11-18. Jedna to już w ogóle 11-16 ma sama. Sobie przegrywała, z którymi wygrywała. Tam jest 4 debiutantki i chyba jedna dziewczyna z 1-0, jedna dziewczyna 4-1. Na papierze, tak już jak to na topologii, na Szerdogu się patrzy, to nie wygląda to tak cudownie. Natomiast no, doświadczenie ma większe na pewno od ciebie. 2 walki chyba jeszcze w amatorstwie wygrała. Czy ty jesteś zadowolona z takiego doboru, czy tak naprawdę no, na tym etapie to już nie było opcji chcę, nie chcę, tylko chcę zawalczyć i już rywalka jest dla mnie może nie drugorzędna, no, ale już nie jest najważniejsza? No tak jak mówisz, moim celem było przede wszystkim stoczenie walki. Taką walkę dostałam, więc okej, tutaj właśnie ja nie wybrzydzałam, tak? I tak było bardzo ciężko ze znalezieniem rywalki, no bo tutaj jest okres wakacyjny. Po drugie, pojawiła się kwestia Brexitu w Londynie, gdzie są potrzebne wizy pracownicze. Także to też to pole poszukiwania rywalki było ograniczone do Unii Europejskiej, a przynajmniej na pewno odpadały dziewczyny gdzieś tam Ukraina, Rosja, Białoruś, gdzieś ze wschodniej granicy. W takim razie co, no, wszyscy cieszymy na twój debiut, ty na pewno najbardziej tutaj ze wszystkich. Do twojej walki z Karolem, miejmy nadzieję, dojdzie. Ja bym chciał zapytać o, no, nie wiem, czy słowo przygotowanie jest na miejscu, tylko ten okres pomiędzy ostatnią walką na Grandzie, a tym, co się wydarzy teraz, no bo było trochę tego czasu. Więc powiedz, co twoim zdaniem najbardziej poszło do przodu, czego jesteś najbardziej zadowolona, dumna, że nadrobiłaś albo nauczyłaś się i odrobiłaś lekcję, co, no bo czekamy na najlepszą wersję Oli 14 września, no lepszej, lepszą niż na poprzednich edycjach walk na Grandzie. Okej, ja jestem bardzo krytyczna wobec siebie, ja tobie nie odpowiem, co mi się wydaje, że poprawiłam, bo ja mi się wiecznie wydaje, że ja robię regres, a nie progres. Musiałbyś zapytać, no poważnie, musiałbyś zapytać mojego trenera, ale no tutaj ja jestem tutaj od maja i tak naprawdę już od pierwszego treningu jakby zaczęłam poznawać takie fajne niuanse, fajne myczki, fajne rozwiązania. Tutaj trener Jocz się skupia z innymi trenerami naprawdę na takich prostych, a skutecznych rozwiązaniach. I czasami jak, nie wiem, miałam jakąś technikę, znałam jakąś technikę, ale gdzieś tam nie miałam jej dobrze dopracowanej, nie udawało mi się kończyć, no to tutaj właśnie takie błędy zaczęłam poprawiać. Generalnie no, jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak to wyjdzie w walce, ale jeżeli chodzi o tą pracę z, nie wiem, czy z Anzorem, czy tutaj z Adamem Grabowskim, to wszystko idzie fajnie do przodu. Czego się spodziewasz po twojej najbliższej rywalce? No bo da się ją poddać,
Ostatnią walkę chyba wygrała splitem w ogóle, więc no wiemy, że kondycję pewnie też ma. Jakby czegoś najbardziej obawiasz, co może ci najbardziej zagrozić, co byś chciała też wyeliminować w walce? Czy odraczy narzucić swój styl gry i nie dawać w ogóle jej szans na to, aby cokolwiek pokazała? Dokładnie, tak jak mówisz. Ja w ogóle nie będę się skupiała na tym, co ona może zrobić, tylko będę chciała ja wywrzeć swoją presję, narzucić swoją grę i tyle. No, będę ją zamykać na siatce. No muszę uważać, ona taka bardzo chaotyczna jest. Tak jak oglądałam jej dwie walki, no to wchodziła sama, inicjowała klincz, później nie bardzo chyba wiedziała, co w tym klinczu robić, także no nie wiem, tak bardzo nerwowo zaczynała te walki. No i tak naprawdę nie wiem czego się spodziewać po zawodniczce, która właśnie tak długo nie walczyła, to jest tak naprawdę kot w worku. Też jakby to jest jakaś taka pionierka chyba kobiecego MMA. Ona zaczynała walczyć w 2010 roku, ja w 2014 zaczęłam dopiero trenować, więc no też te jakby czasy, w których my zaczynałyśmy, trochę się różniły. Także no nie wiem, jakby nie obawiam się u niej niczego. No wiem, że muszę być czujna i po prostu robić to, słuchać trenerów, robić to, co robię na treningach. Chciałbym o fanów zapytać, o kibiców, no trochę ich przyszło pewnie, odkąd dostałaś angaż w KSW. A czy jest szansa na to, że zobaczymy ich również tam na miejscu? Czy już masz jakieś sygnały, że ktoś chce polecieć i obejrzeć twoją walkę? Czy jest jeszcze za wcześnie na to? Tak, no paru znajomych wybiera się generalnie do Londynu. To jest fajna okazja, nie? Jak walczy ktoś znajomy, Londyn jest blisko, bilety są tanie, więc można sobie zrobić fajny wyjazd. Parę osób do mnie w ogóle napisało, też takich znajomych gdzieś tam z dawnych lat, że jedna koleżanka, że nie wie, czy będę walczyć, ale kupiła bilety z nadzieją, że tak. I tam bardzo się ucieszyła. Dobra inwestycja. Tak, bardzo się ucieszyła, że tak. Pewnie wiesz, nie będzie tam, nie poleci za mną cały samolot, ale na pewno tam garstkę takich dobrych znajomych będę przy sobie miała. Kto w narożniku w takim razie? Rozumiem, że nowy, trochę świeżony narożnik. Tak, no tutaj będzie trener Jocz, Mikołaj Ziemak, z którym tak naprawdę tak najbardziej tutaj współpracuję. No i pewnie Adam Grabowski. Wiem, że teraz trochę zejdziemy z tamto twojej walki. Wiem, że no wszyscy tutaj czekali na to, aż Marian Ziółkowski przywiezie pas do Warszawskiego Centrum Atletyki. Niestety kontuzja go wyeliminowała z tego pojedynku. No ale już mamy zastępstwo. Wchodzi na cały na biało Marcin Wrzosek. Emocje nie opadają wcale, mimo tego, że Marcin nie walczy w swojej dywizji, no ale jednak już od wakacji czy od około miesiąca jest w treningu. Może faworytem nie jest, ale jak ty widzisz ten pojedynek? Bo na pewno emocji to nie zabraknie, odkąd tylko panowie wylądują w Londynie. Trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, bo jakby nie obserwuję Marcina Wrzoska, ale kurczę, no mamy 2 tygodnie do gali, tak, więc tutaj nie było czasu na szukanie, na kombinowanie. Fajnie, że podjął rękawice z tak krótkim wyprzedzeniem i to miała być walka w 7-10, tak, a Marcin walczy w 6-6. No ja wiem, że gdzieś tam były głosy, że Marcin parę kategorii wyżej już teraz chodzi, więc może to nie jest taki zły pomysł dla niego. No ale jeżeli chodzi, nie wiem, o to samo zestawienie, no to ja jakby nie wypowiem się za bardzo, bo też nie śledziłam jakby tej kariery Marcina ani Parka, więc trudno mi się ustosunkować. To powiedz w takim razie, które zestawienie na tej karcie najbardziej ciebie interesuje, no bo to, które najbardziej cię interesowało, to już wypadło, to wiemy, Marian z Normanem, natomiast co teraz, bo tak jak rozmawiałem tutaj z Tomkiem wcześniej, no fani nie są zachwyceni jubileuszem w takim wykonaniu, a już nawet nie chodzi o sam jubileusz, tylko o pay-per-view. Za nazwiska, za nierówne zestawienia, brakuje po prostu gwiazd według fanów i widzów. I chciałbym się ciebie zapytać, które twoim zdaniem zestawienie nie porwie tłum, ale które ciebie interesuje najbardziej? Moje. Ja dlatego Tomka sprytnie zapytałem, że które oprócz twojego, więc doprecyzujmy, które poza twoim. Nie, okej. Nie wiem, no ja chętnie zobaczę Tomka Narkuna na przykład. Jak obstawiasz na walkę, bo jednak nie 2,5 roku więcej, od narodowego nie bronił pasa w tej kategorii. Ale walczył, no. Walczył, także i ta, myślę, kategoria 9-3 czy ciężka, nie wiem, czy tak bardzo się różni już tą dynamiką, nie wiem, siłą i tak dalej. Myślę, że sobie poradzi spokojnie. U ciebie rozumiem, że nie było żadnych pomysłów na zmianę limitu na catchweight w międzyczasie, w trakcie poszukiwania rywalki.
Nie. To znaczy, no, ja do Karoliny idę tak do jej kategorii wagowej 57, ale ja na co dzień ważę 56 kg, w tym momencie ważę 55, więc jak Karolina wypadła, to od razu był temat 52 kg. Cieszy Cię to bardzo, że to jednak nie będzie, że to będzie tak de facto Twoja kategoria wagowa, że nie będzie żadnych wyskoków? Bez różnicy. No tak jak mówię, tutaj robię z Oliwią, która walczy w kategorii 66 kg i sobie radzę. Radzę sobie czasami z chłopakami. No, w większości wycierają mną matę, ale gdzieś tam w tych pierwszych rundach jeszcze czasami coś tam mi wychodzi, coś tam potrafię zrobić, potrafię obalić czy coś tam skontrować. Także ta kategoria 57, jeżeli chodzi o walkę z Karoliną, no to nie robi dla mnie różnicy. Jeżeli bym wie, na przykład, bo ja też wiem, że Karolina nie robi dużo wagi, tak? A znam dziewczyny, które robią na przykład 65 kg, no to już wtedy, wiesz, 10 kg, jak ja bym ważyła 56 na walce, a ktoś by ważył 63, no to już by mogło mieć duże znaczenie w przebiegu pojedynku. No, zdaję sobie doskonale sprawę, że to zwycięstwo dalej będzie powodowało, że będą chcieli Was zestawić, no bo Karolina też jest po zwycięstwie w walce nie z Tobą. Także, czyli rozumiem, że jakby dalej opcja, akceptacja takiej walki w tym limicie wagowym jest z Twojej strony aktualna. No tak, jasne. Jeżeli organizacja będzie cały czas chciała nas zestawić i Karolina chyba też jest cały czas za tym pojedynkiem, no to ja nie widzę przeszkód. W takim razie na koniec zapytam, czy jeszcze jedna walka w tym roku jest taka, macie taką nadzieję jako też Twój menadżer, Ty, że jeszcze na ten grudzień się uda gdzieś tam wcisnąć? No, Karolina zapowiadała, że chce stoczyć 3 pojedynki, z tego wypadła, więc zakładam, że będzie chciała walczyć w grudniu. No, jeżeli ja wyjdę tutaj bez szwanku, bez żadnej kontuzji, no to podejrzewam, że jak najbardziej, jeżeli gdzieś tam znajdzie się miejsce dla nas na karcie walk na grudzień, to jestem za. Więc ja przede wszystkim dziękuję Ci za wywiad, ale życzę też zdrowia w tych ostatnich tygodniach, żeby już żebyś nie miała problemów, bo na pewno wiem, że czekasz ten debiut bardzo, bardzo, bardzo. Czekamy na pojedynek z Katrin. Czekamy na Twój występ w Londynie, czekamy również na ten pojedynek, który się odkłada już od miesięcy. Także co, życzę zdrowia, jak najlepszej formy i do zobaczenia, no pewnie na mediatreningu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.